Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Poniedziałek, godzina 8:30. Jeszcze o 8:00 było tutaj słońce. Temperatura bardzo szybko szybowała w górę, a teraz zmienia się już z minuty na minutę. Niebo zaczyna zaciągać się tutaj chmurami, powiewa wiatr. No i fajnie, bo tak to by tutaj się nie wysiedziało, a pracy dzisiaj jest dosyć sporo. Facelia jest już w przepięknym rozkwicie, rozwija się ona tutaj błyskawicznie i wszelkiego rodzaju zapylacze, zwłaszcza nasze pszczoły, intensywnie tutaj dzisiaj po tej faceli chodzą. Pogoda jest odpowiednia do zbioru, bo nie ma takiego bardzo dużego upału, nie ma również takiej pogody dżdżystej, więc nektar nie wysycha, nie zostaje wypłukany, no i pszczoły tutaj pozyskują go. Zapach jest taki delikatny, ona będzie kwitła dosyć długo. Ja już tutaj wspominałam o faceli, pokazywałam, jak ona będzie się rozwijała, bo dużo osób nie wie, nigdy faceli nie widziało. Ona ma taki kwiatostan zwinięty jak ślimak w muszelce i on będzie się teraz rozwijał, o tak jak tutaj, zobaczcie. Tutaj się rozwija i on w czasie rozwijania będzie kwitł. Zaczyna od środka i te kwiatuszki będą tutaj wychodziły, rozwijały się w miarę rozwijania się tego kwiatostanu, tego takiego ślimaczka. No i ona tutaj z każdego kącika będzie wypuszczać kolejne kwiatostany, o tak jak chociażby tutaj już. Tu jest kwiatostan puszcza, tutaj puszcza, jeszcze będzie puszczany tu i tu. To wszystko będzie zależało od pogody, jeżeli będą warunki optymalne, czyli no wilgoć tutaj jest na tym polu, po tych deszczach, tam środkiem, zobaczcie, to takie zielone miejsce, tam stała woda po tym nawalnym deszczu, to wszystko nam tam wymokło, więc tej faceli tam nie ma. Ona jest bardzo delikatną rośliną, wrażliwą właśnie na mokro i wystarczy, że spadnie deszcz, postoi 2-3 dni i ta facelia ginie. Ale jeżeli ma warunki takie dobre, jest wilgoć, jest temperatura umiarkowana, to ona potrafi kwitnąć nawet i 3 tygodnie, a co za tym idzie, zwiększa wydajność swojego tutaj pożytku w postaci nektaru dla pszczół. Zaraz jadę tam dalej na ogród, ale w pierwszej kolejności chcę tutaj zobaczyć, czy już można podbierać ziemniaki. Kwitną tutaj lordy, to jest odmiana wczesna, bardzo smaczna i ona po ugotowaniu, raz, że szybko się gotuje, równo, to jak się ugotuje, to przy jedzeniu takie wrażenie sprawiają, jakby się omaściło je masełkiem. Są bardzo delikatne w smaku i one kwitną. A jak kwitną, to znaczy, że już tam powinno coś być pod tymi krzakami. Zobaczymy, czy jest. Te ziemniaczki przeszły tutaj wiele, bo były zalane. Tutaj akuratnie, gdzie teraz pokazuję, stała woda. Tam za tą górką kwiatów również stała woda i tam dalej też. Także w sumie 50% ziemniaków mieliśmy pod wodą. Ich tutaj jest hektar, czyli pół hektara stało pod wodą. Prawdopodobnie tutaj z nich no raczej nic nie będzie. Może gdzieś jakieś pojedyncze sztuki. Krzaki są bardzo marne, malutkie, takie zapyziałe, żółkną. Niestety one żółkną z wilgoci. Bardzo szybko może tutaj wejść na nie zaraza. No ale też tutaj powiem Wam, że to, że ja sobie oczywiście pójdę tam dalej szukać ziemniaczków pod krzakami, gdzie one kwitną, bo tutaj to nie ma szans, żeby cokolwiek było. Ale tam już te szanse są. Ale wracając do tematu, co chciałam Wam powiedzieć, że dzięki temu, że tutaj było tyle wilgoci, mogliśmy sobie pozwolić na większą ilość zabiegów pielęgnacyjnych.
obsypywanie, bronowanie i tak w kółko do momentu, aż to było możliwe, bo to też robi się do pewnego momentu i one nie są tak zarośnięte. Ale to tylko dzięki temu, że była wilgoć. I ta wilgoć jeszcze tutaj jest. Zresztą zobaczcie, jak widać tu po ziemi. Ziele rośnie, bo rośnie. Już tu z zabiegów mechanicznych wykonywać nie można, bo te kartofelki kwitną. Ale mimo wszystko tutaj, gdzie one są ładne, to ziele już się nie wybije, bo za chwileczkę te krzaki jeszcze bardziej się rozrosną, zakryją tutaj rydliny. I ziele nie będzie miało szans się przebić. Będą czyściutkie w tym roku. Ale ładnie kwitną. No dobra. Próbujemy szukać dalej lepszych krzaków. Nie ma co, bo one wszystkie są praktycznie jednakowe. Tam, gdzie stała woda, to ich w sumie nie ma. A te, co troszeczkę wyżej, one też miały tutaj bardzo mokro i też nie powalają tutaj swoim wyglądem. No ale sprawdzamy. Kiedyś zawsze żeśmy te ziemniaki podbierali, czyli podkopywaliśmy krzak i wybieraliśmy to, co większe. Teraz już się w podbieranie nie bawimy z tego względu, że to się jednak narusza krzak. I odeszliśmy od podbierania już chyba z 10 lat temu. Wyrwałam jeden, no takie groszkowate, ale pod krzakiem jest bardzo dużo. Drobniutkie są jeszcze, brakuje im w sumie z tygodnia, żeby były ładne, ale na obiad nakopię. Tutaj wystarczy, że wykopię z 5-6 krzaków. A uwielbiamy takie te malutkie. Te małe są najsmaczniejsze. O, pod krzakiem jest. Stary gnije. Dobry znak. Jeżeli stara kartofla, czyli sadzeniak, przy kopaniu i przy wykopkach nie jest zgnity, suchy, zachował się cały, to z takimi kartoflami trzeba już uciekać. Nie ma co ich sadzić, bo one już się wyradzają. A jeżeli stara kartofla, stary ziemniak gnije, o tak jak tutaj całkowicie już zgnił, została tylko skorupka, to znaczy, że jest to bardzo dobry materiał nasadzeniowy i śmiało można go jeszcze sadzić. Ale kartofelki nie są najgorsze, słuchajcie. Taki kaliber jest. Są takie. To są już kartofle bardzo ładne. Są też i takie. I te właśnie są najsmaczniejsze. Skrobać to jest cienko. Powiem szczerze, ale smak tych drobnych pypciów. O! Tu muszę wam pokazać z bliska. Takie są ziemniaczki. Te to są już bardzo ładne, już by nawet placki z nich zrobił. Ale są i takie. Średnia, bardzo dobra. Nie ma co się już zastanawiać, tylko sobie na obiadek kopać. Już się zacznie robienie pierwszych placuszków. Placuszki ziemniaczane z takich młodych kartofelków. I do tego zależy, co kto lubi. Jedni jedzą z cukrem, jedni jedzą z masłem, ze śmietaną. Tutaj już możliwości jest ogrom. O, takie są, jak widzicie. Wilgoci mają dużo. W tamtym roku o tej porze już nie miały tej wilgoci w ogóle, a w tym no, jest jej aż, można powiedzieć, za dużo. I patrzcie, ile jest pod krzakiem. Jest ich troszeczkę. Także no tutaj na górce, gdzie one nie stały całkowicie w wodzie, jakiś ten plon będzie. Ale dołkiem, no niestety, nie ma co liczyć na jakiś plon. O. I jest ich dużo pod krzakiem. Kupiliśmy w tamtym roku nowiutką odmianę. W Elicie udało nam się. W tym roku też żeśmy
kupili trochę nowych i śmiało można je jeszcze sadzić, bo stara kartofla gnije, a tych pod krzakiem jest dużo. Ziemniaczki ogólnie nie są najgorsze, bo tam, gdzie na górkach nie do końca wymokły, to trzymają się nawet nie najgorzej. To jest dopiero początek sezonu, więc one jeszcze będą rosły, będą się wiązały, ale dołkami, no niestety, no nie czarujmy się, nie będzie nic. Tak jak o tutaj, akurat nie teraz na kamerze, to co widzicie, to są tam ziemniaczki, one całkowicie wymokły. Tutaj zawsze rodzice w tym miejscu do drogi mieli kapustę i ogórki. Bardzo ładnie się rodziło, no a w tym roku wymokło. I tutaj obok ziemniaków też posialiśmy facelię dla pszczół. Niestety jak ta woda stanęła, to powymakało te takie placki łyse. To jest właśnie miejsce po facelii. No a ta tutaj z kolei bliżej piasek tą podsuszyło. Tam dalej trochę tej faceli jest, bo wilgoci złapała. No i tak tutaj średnia, no średnia jest jaka jest, ale nie jest źle. No i tutaj są posadzone cztery odmiany ziemniaków. Tam, gdzie bardziej mokro, a coś przeżyło, to zaczynają żółknąć, ale to wszystko jest z wody. To nie jest zaraza, bo już żeśmy tutaj chodzili, oglądali. One żółkną po prostu z nadmiaru wilgoci. Rok jest bardzo ciężki. No i teraz tak odpowiem na pytanie, bo jest dosyć sporo zapytań, jak zwalczać naturalnie zarazę na ziemniakach. Trzeba robić to zapobiegawczo. Już od momentu, jak one wzejdą, są powiedzmy takie, systematycznie co 10 dni czy co 2 tygodnie, nawet co tydzień opryskiwać ich. Jeżeli macie małe areały, to na przemian drożdżami, czosnkiem, sodą, tak samo jak pomidory, bo to jest ta sama rodzina, łapią ten sam rodzaj zarazy. No i tutaj pomidor przy ziemniakach nie powinien być. Chociaż ja ostatnie lata sadziłam pomidory przy ziemniakach i zaraza nie przechodziła mi z ziemniaków na pomidory z tego względu, że opryskiwałam je systematycznie i problemów jako takich nie miałam, ale jeżeli macie małe działeczki, rośnie to wszystko w bardzo dużym skupisku, no bo u mnie jednak pomidory od ziemniaków dzieliło tych kilka metrów, a to też robi dużo. Była taka ściana rdestu dla pszczół, więc to dodatkowo też robiło swoje, ale na małych działkach musicie bardzo pilnować, bo szybciutko może przejść. No i przede wszystkim systematyka, zapobieganie tutaj, żeby nie doszło do zarażenia tych ziemniaków, bo jeżeli już się coś zacznie, to walka jest bardzo ciężka, a zapobiegawczo można ten okres wegetacji wydłużyć tutaj tym ziemniakom. Też są pytania, czym je teraz jeszcze dokarmić. Jeżeli one już skończyły kwitnąć, kończą fazę kwitnienia, można już tak generalnie tylko humusem. Nie dawajcie żadnych gnojówek z pokrzyw, z tego względu, że to jest azot, a ziemniak dokarmiany azotem będzie później podczas gotowania robił się czarnawy. Później, jak go przechowujemy w zimie, może też sinieć, być takie mieć cętki sine. Mało tego, on może zagniwać. To jest właśnie z azotu. Ziemniaki azotu nie powinny dostawać. Najlepsze sadzenie ziemniaka jest na oborniku, takim kompostowanym, bądź leżącym pół roku, czy nawet na ziemi kompostowej. One muszą mieć ziemię taką próchniczną, bogatą właśnie w obornik, w kompost, wypoplonowaną, a nawet bardzo dobrze by było, żeby to była ziemia trochę przespoczynkowana, czy nowizna, tak zwana nowizna, gdzie był ugór, nic nie było robione, przynajmniej rok, dwa, wtedy posadzić ziemniaki, to będą bardzo ładnie rosły, jeżeli oczywiście dostaną odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju, no i jeżeli będą miały też dosyć dużo tej wilgoci. Też były pytania,
czy ziemniaki zawsze kwitną. I tutaj powiem Wam, że to zależy od odmiany. Z reguły tak, ziemniaki kwitną i to dosyć intensywnie. Kwitną na biało, na fioletowo, na taki kolor lekko żółtawy. To już wszystko zależy od odmiany. Ale są też odmiany, które słabo kwitną. Tutaj, o zobaczcie, jest odmiana bodajże wineta. I one raczej tak średnio kwitną, nie tworzą takich bogatych kwiatostanów. Kwitną, bo kwitną, nie powiem, że nie, ale nie jest to tak intensywne jak na przykład u lordów, u Queen Anne, czy chociażby jak kiedyś były, pamiętam, dalie. Te to dopiero kwitły. Z tym, że dalia to też była odmiana wczesna. No i teraz też były pytania odnośnie właśnie odmian. Skąd wiedzieć, że dana odmiana jest odmianą wczesną? No proste, spytać się w ogrodniczym, czy w punkcie, w którym kupujecie, i oni muszą wiedzieć, jaka to jest odmiana i muszą udzielić Wam informacji. Ale z reguły kiedyś tak było, że odmiany wczesne zawsze nosiły nazwy kwiatów. Dzisiaj też noszą, chociaż to już się zmienia, chociażby nawet Lord nie jest kwiatem, a jest odmianą wczesną, smaczną, plenną i taką wilgotną. Nie jest to ziemniak sypki, tylko taki bardziej klejący, taki coś pośrodku między sypkim a klejącym. Przesmaczny ziemniak, no doceniany właśnie przez klientów. Kolejne pytanie, co jest owocem u ziemniaka, bo jest dosyć sporo zapytań. Owocem u ziemniaka jest pomidorek. Pomidor ten taki zielony, jak kwitnie ziemniak, to później zobaczcie, tam jest pomidorek. To jest właśnie owoc ziemniaka. Często słyszę, że owocem jest bulwa. Nie. Bulwa, czyli ten ziemniak, którego zjadamy, to jest przedłużenie pędu podziemnego, który nazywa się stolonem, i to jest nic innego jak przedłużenie pędu ziemnego, który my zjadamy. A owocem jest właśnie pomidor. Dlatego ziemniak i pomidor to jest ta sama grupa roślin psiankowatych. Właśnie rodzina psiankowatych. Pomidor, ziemniak, łączy je jeden owoc. Ten zielony pomidor. Z tym, że pomidor, owoc na pomidorze jest jadalny, bardzo przez nas ceniony, a ten z ziemniaka nie, absolutnie, z tego względu, że on jest trujący. On zawiera solaninę i inne związki szkodliwe, toksyczne dla naszego organizmu, i tych pomidorków się nie zjada, tego w ogóle nie ruszajcie często, nawet jak idzie się później już podbierać, podkopywać ziemniaki, to te pomidorki leżą. Tego nie ruszajcie, bo to nie jest jadalne. Dzisiaj poniedziałek. Zaraz idę brać się za maliny, bo mam plan obrobić je. W końcu można spokojnie wejść i to zrobić. Pogoda też sprzyja. Na dzisiaj to będzie tyle. Idę do malin. Będę tam dzisiaj chciała to wszystko zrobić. Czy się uda, to zobaczymy, a na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami, życzę Wam dużo radości, uśmiechu, zadowolenia, no i poznawania właśnie takich miejsc, jak my poznajemy od strony przyrody, od strony natury, bo to jest naprawdę piękne. Do następnego!